Rozmowa Polskiego Radia 24. Udało się, proszę państwa, wreszcie jest razem z nami w studiu Adrian Zandberg, partia Razem, Lewica. Dzień dobry panu, panie pośle, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam państwa. Tematów ważnych mamy co niemiara. Pozwoli pan, że ja zacznę od takiego mniej ważnego, ponieważ na naszej scenie politycznej pojawił się taki nowy twór, połączenie partii, a właściwie tego, co zostało z Porozumienia i Agrounii. I to towarzystwo w tej chwili chełpi się, że są pierwszym ugrupowaniem na scenie politycznej, gdzie przywództwo jest zespołowe, mężczyzny i kobiety, kobiety i mężczyzny. Jakby zapomnieli, że pierwsza to była partia Razem. Też nie była pierwsza, muszę pana zaskoczyć. Pierwsi byli Zieloni. Ja tutaj nie będę przypisywać sobie... A to oni jeszcze funkcjonują? Nie będę przypisywać sobie palmy pierwszeństwa, ale ja się cieszę z tego, że bo to jest dobry sygnał. To dobrze, żeby równość w polskiej polityce była czymś, co staje się oczywiste po wszystkich stronach sceny politycznej. No tak, tylko Zieloni jako pierwsi w tej chwili już nie są pierwszymi, bo zdaje się, tam jest przywództwo jednoosobowe stricte. I zdaje się, że tam chyba Marcelina Zawisza, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest szefową. Marcelina? Nie, ona jest u was. Marcelina jest razem, jak najbardziej. Kto tam jest szefem? Nie, wydaje mi się, że w Zieloni nadal mają dwuosobowe przywództwo, ale to musiałby pan zapytać o to koleżanki kolegów z Zielonych. Ślad po nich zaginął, kiedy weszli do Koalicji Obywatelskiej, aż przykro i wstyd się przyznać. No, moja niewiedza, proszę państwa, proszę darować i wybaczyć. To była ta sprawa mniej ważna. Teraz niezwykle ważna, Andrzej Poczobut, 8 lat więzienia. I co my z tym zrobimy? Czy możemy w ogóle coś z tym zrobić? Bardzo, bardzo smutna informacja, bo człowiek niezmiernie ideowy, który za swoją wierność, swoim przekonaniem płaci bardzo wysoką cenę. I myślę, że to, co jest ważne, to, żebyśmy nie przypominali sobie o sytuacji jego i wielu innych osób, które siedzą w białoruskich więzieniach tylko wtedy, kiedy przez media przetacza się taki news jak dzisiaj. Żebyśmy na miarę naszych możliwości wspierali ludzi, którzy upomnieli się o demokrację na Białorusi i płacili za to wysoką cenę. Niestety środki dyplomatyczne, których dziś można użyć po to, żeby nacisnąć na Białoruś w sprawie więźniów politycznych, są nadzwyczaj skromne. Ja nie będę się tutaj silić na praktyczne porady, natomiast myślę, że mamy wszyscy obowiązek pamiętać o tych ludziach, dlatego, że upominają się o słuszną sprawę, o wolność i demokrację. Mm-hmm. Możemy w jakiś sposób Andrzeja Poczobuta ściągnąć do kraju? No, trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj praktyczne środki, które mogłyby do tego doprowadzić. Natomiast powinniśmy robić co tylko się da, żeby i w jego sprawie, ale nie tylko w jego sprawie, bo podkreślmy, że on nie jest jedynym więźniem sumienia na Białorusi. Takich osób, takich które... Takich więźniów jest ponad tysiąc. Tak, które płacą olbrzymią cenę za to, że upomniały się o wolność. Jest tam olbrzymia liczba, to jest ponad tysiąc osób. Po prostu nie możemy o tym zapominać w debacie publicznej, bo to jest takie bardzo łatwe, żeby w tej bieżączce odsunąć to, gdzieś zagubić w pamięci. Ale ludzie, którzy w Polsce siedzieli za walkę o wolność, wiedzą najlepiej, jak ważne jest to, żeby czuć wtedy, że ktoś o nich pamięta, że nie są zostawieni sami, że świat o nich nie zapomniał i to jest absolutnie zupełnie podstawowa sprawa, odkładając nawet na bok praktyczne działania dyplomatyczne. Tylko myślę, te więzienia polskie, nawet z lat 80. są nieporównywalne do tego, z czym mierzą się ludzie represjonowani przez białoruski reżim. To bez dwóch zdań. Boris Pistorius z wizytą w Polsce. Będzie jakiś przełom? Czy w ogóle jakiegoś przełomu się spodziewamy? Myślę, że coś ważnego już się stało. To znaczy, jeżeli chodzi o deklaracje rządu niemieckiego, to one się zmieniły. Jeżeli chodzi o dostarczenie sprzętu dla Ukrainy. I to dobrze, że się zmieniły. Ja mówię to jako osoba, która także i tutaj, i w gremiach międzynarodowych dosyć otwarcie mówiła koleżankom i kolegom z Niemiec, że ich stanowisko było wielce nierozsądne wcześniej, najoględniej rzecz ujmując, i że Niemcy zbyt często zachowywały się nie jak państwo, które powinno chcieć brać współodpowiedzialność za sytuację w regionie, tylko jak izba handlowa występująca w roli państwa. To dobrze, że
te zmiany, jeżeli chodzi o dostarczenie sprzętu, nastąpiły. Mogę powiedzieć tylko tyle. Natomiast no, jest rolą polskiej dyplomacji, ale też nie tylko dyplomacji, także innych środowisk politycznych, poza tymi, którzy rządzą obecnie, żeby na naszych partnerów za zachodniej granicy naciskać i przypominać im o różnych sferach odpowiedzialności, która spoczywa także na nich. Tylko ile ten rząd niemiecki jest, powiedzmy, rządem lewicowym i na przykład lewica się chełpiła tym, że sam Olaf Scholz jest właśnie z rodowodem lewicowym, o tyle na przykład Platforma Obywatelska dość niechętnie patrzyła i słuchała polskiego rządu, który napominał Niemcy. Pan, rozumiem, jest jednak orędownikiem tego, żeby zwracać uwagę Niemcom. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby otwarcie mówić o tym, co się myśli. I zazwyczaj staram się tak właśnie postępować, zarówno na scenie politycznej polskiej, jak i kiedy rozmawiamy z naszymi partnerami z innych krajów. I pan, ja jestem bardzo dumny z tego, że nam jako Razem udało się zbudować dosyć szeroką koalicję formacji organizacji lewicowych, i z naszego regionu, ale także z krajów skandynawskich, krajów regionu Morza Bałtyckiego. Koalicję, która walczyła i skutecznie w istotnym stopniu o to, żeby skończyć z zawstydzającą sytuacją, kiedy kraje Zachodu wyciągają pieniądze z zadłużonej w krajach zachodnich Ukrainy. Bo to nie jest czas na to, żeby pompować pieniądze z kont ukraińskiego rządu, który dziś potrzebuje ich do tego, żeby bronić swojego państwa na konta zachodnioeuropejskich czy amerykańskich banków. Ale to też jest ta subtelna, taka delikatna różnica między chociażby Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. O ile Unia Europejska chętnie pożycza pieniądze Ukrainie, czy tam mniej chętnie, ale pożycza, o tyle Stany Zjednoczone dają. Myślę, że tutaj pan stosuje za duży kwantyfikator, panie redaktorze, bo wśród partii, wśród krajów, które zaangażowały się bardzo mocno w tę właśnie kampanię na rzecz uwolnienia Ukrainy od ciężaru długu zagranicznego, byli Finowie, byli przedstawiciele innych krajów skandynawskich, byli Portugalczycy. Było wiele krajów Unii Europejskiej, wiele środowisk lewicowych w Unii Europejskiej i między innymi nasze wspólne działania miały też swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o uruchomienie lewicy amerykańskiej w tej sprawie w amerykańskim kongresie. Więc ta mapa jest nieco bardziej skomplikowana niż Unia z jednej strony, Stany Zjednoczone z drugiej. Jasne, ale nie zmienia to faktu, że Unia Europejska pożycza pieniądze, a Stany Zjednoczone dają. Stany Zjednoczone, panie redaktorze, też mają dosyć wielobarwną historię, jeżeli chodzi o to, komu pieniądze dawały, a komu pożyczały, więc i to nie jest obrazek tak prosty i tak czarno-biały. Nie, do rewolucji nie wracam i nie sięgam pamięcią. Nie tak głęboko chciałem tutaj sięgnąć. Nie, mówiąc całkiem serio, koncentrujmy się na praktycznych rzeczach, które możemy zrobić. Praktyczne rzeczy, które dziś możemy zrobić, to zadbać o to, żeby ten wysiłek w obronie suwerenności Ukrainy, które podejmuje ukraińskie społeczeństwo, był realnie wspierany nie tylko przez kraje naszego regionu, ale przez całą Europę. Realnie to, co możemy zrobić, to naciskać na to, żeby doraźne interesy ekonomiczne nie zwyciężały nad dosyć oczywistą konstatacją, że Ukraina dzisiaj, walcząc o swoje przetrwanie, potrzebuje realnego, bezpośredniego finansowego wsparcia, a nie paskarskich pożyczek. I to trzeba robić. I to trzeba robić na różnych poziomach dyplomacji, tej oficjalnej, tej nieoficjalnej. I tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że ta kampania zainicjowana przez naszych przyjaciół z ukraińskiej lewicy, z socjalnego ruchu, kampania na rzecz tego, żeby zatrzymać proces wyciągania z Ukrainy pieniędzy, ona w istotnym stopniu zakończyła się powodzeniem, ale to jest na razie zwycięstwo czasowe, tak? A tutaj trzeba zadbać o to i to będzie krok drugi, że kiedy przyjdzie do odbudowy Ukrainy, to żeby nie skończyło się tak, że znowu zostaną zaoferowane paskarskie pożyczki, żeby nie skończyło się tak, że... Tak, jak pan sobie to inaczej wyobraża, panie pośle, ale przecież tak będzie. Dokładnie tak, jak wyobrażano sobie to wtedy, kiedy tworzono plan Marszala.
Dokładnie tak. No tak, ten plan Marszala był stworzony dla Niemców. My z tego nie dostaliśmy nic. Ale nie mówimy w tym momencie o naszym doświadczeniu z planem Marszala. Mówię o tym, żebyśmy myśląc o przyszłości Ukrainy i przyszłości ukraińskiej demokracji, myśleli o tym też w perspektywie odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne, które będą podejmowane. Bo będzie wielka pokusa, żeby odbudowa Ukrainy była po prostu świetnym interesem, nazwijmy to oględnie raz jeszcze. Władze partii, zmieniamy temat. I tę pokusę trzeba Czas leci, trzeba częściej tu przychodzić do studia. Panie pośle, władze partii Zieloni, sprawdziłem. Mam 2022-2024. Przewodniczący Przemysław Słowik. Wydaje mi się, że także Urszula Zielińska. No idziemy dalej. Ale głowy nie dam. Sprawdzamy. Urszula Zielińska, przewodnicząca. Jest. Miał pan rację. Brawo. Jeśli chodzi o te roszady na naszej scenie politycznej, dziś pani poseł Gil-Piątek złożyła rezygnację z Polski 2050. Wczoraj Polska 2050 i PSL zgłosiły taki akces, że pracują nad wspólnym programem. Co się będzie działo dalej? Ja podchodzę do tego ze spokojem. A w weekend, proszę państwa, Lewica postanowiła, że idzie razem, co się też paru posłom, że tak powiem, czknęło, ponieważ wypadli z PPS-u. Na poziomie bardzo, bardzo praktycznym. My robimy swoje. Ja jestem w polityce po to, żeby prospołeczna i postępowa część polskiego społeczeństwa miała swoją reprezentację. Żeby był ktoś, kto upomni się o program mieszkaniowy i kto powie, że to, co robi teraz pan minister Buda, to jest głupota, bo jest to wchodzenie w buty Platformy Obywatelskiej, które skończy się tak, że dopłaty do kredytów pójdą do banków i do deweloperów, zamiast realnie zmienić życie ludzi. Żeby był na polskiej scenie politycznej ktoś, kto powie, że zamiast tego, te pieniądze trzeba skierować na budownictwo czynszowe, miejskie budownictwo czynszowe, bo tylko w ten sposób udawało się problem mieszkaniowy rozwiązać w krajach europejskich. Czy wie pan, dlaczego program... to jest Lewica. Wie pan, dlaczego Mieszkanie Plus nie wypaliło? Panie redaktorze, między innymi dlatego, że samorządy niezbyt chętnie chciały grunty oddawać. Panie redaktorze, wie pan, dlaczego Mieszkanie Plus nie wypaliło? Przede wszystkim, bo żeby zupa była słona, to trzeba ją posolić. A jak się robi program mieszkaniowy, do którego się nie przeznacza realnie pieniędzy z budżetu, to ten program będzie działać tylko na kartce. I to była historia z Mieszkaniem Plus. I ja tutaj akurat, myślę, że pan pamięta, przestrzegałem jeszcze zanim ten program został uruchomiony, że tak jak go zaprojektowano, to po prostu nie zadziała. No i niestety stało się dokładnie tak, jak wtedy przestrzegałem. No dobrze, ale to skoro jesteśmy przy samorządzie, samorząd powinien rzeczywiście takie lokale czynszowe stawiać. Samorząd twierdzi, że nie ma czasu na to, bo samorząd nie jest od tego, samorząd jest zgoła od czegoś innego. Chociaż ja powiem szczerze, wydaje mi się, że właśnie to samorząd powinien samorząd? Być bliżej ludzi. Bo są też samorządy, które to robią. Wie pan, parę miesięcy temu byłem we Włocławku. I Włocławek jest takim szczędem. Dobrym przykładem, buduje. Że tam się to udaje. Więc to nie jest tak, że się nie da. Jeden jedyny przykład. Ale widzi pan, że się da. Tylko, więc to, czym my mówimy, panie to nie pośle, jest nie jeszcze to parę tygodni temu słyszeliśmy, że samorządy nie są od tego, żeby mieć miejskie składy opału na przykład. A okazuje się, że nie dojrze, że program wypalił, to jeszcze samorządy na tym zarobiły. Ale skoro jesteśmy przy samorządach, to teraz chciałbym oddać cześć posłankom partii Razem, które upominają się o podwyżki cen biletów w kolejach samorządowych. Bo od dwóch lat te podwyżki następowały sukcesywnie, a ostatnio finałem, czy takim dobiciem jeszcze jest planowana podwyżka w kolejach mazowieckich. Bo my, panie redaktorze, patrzymy na świat racjonalnie. I tak jak krytykowaliśmy durną decyzję PKP Intercity, jeżeli chodzi o podniesienie cen biletów pomiędzy odległymi od siebie stacjami. Tak też krytykujemy decyzje dotyczące kolei regionalnych, tam gdzie one uderzają w zwykłych ludzi. To nie jest czas na podnoszenie cen biletów za transport publiczny z dwóch przyczyn. Pierwsza, bardzo prosta, jest taka, że jeżeli ludzie czują, że ich płace realne spadają, a teraz mamy wyjątkowy czas, od wielu lat tak nie było, a dziś tak jest, że z miesiąca na miesiąc płace realne spadają. No to oznacza, że nie wolno im jeszcze dorzucić na głowę jeszcze jednego ciężaru, którym będzie to, że na przykład ta podmiejska kolej, którą dojeżdżają do pracy, będzie ich kosztowała więcej. I nie wolno im też dorzucić na głowę tego, żeby ten pociąg, którym będą jechali na wakacje, został podniesiony, jeżeli chodzi o cenę, o niemal 20%. No takich rzeczy nie wolno robić. To jest jedna rzecz. Ale druga sprawa to jest też poziom makroekonomiczny.
przez ceny transportu wpływają na inflację. Więc zarząd PKP tak naprawdę swoją decyzją, którą szczęśliwie udało się zablokować, najzwyczajniej w świecie przyspieszyłby tempo inflacji w Polsce. Muszę jedno zdanie. Żeby nie było, przestrzegaliśmy przed tym jeszcze w grudniu. Posłanka Paulina Matysiak pokazała pakiet rozwiązań, jak te podwyżki powstrzymać. A rząd, zamiast się tym zająć, pojechał sobie na przerwę świąteczno-noworoczną. No tak, tylko to nie rząd, ale to nie rząd akurat podnosi ceny biletów na PKP, kolei. No, ale panie redaktorze, no to tak jak pan minister Adamczyk mi próbował to samo Zandberg, powiedzieć. Pan minister Adamczyk ma nadzór nad PKP. Nadzór, ale to nie on ustanawia ceny biletów. Adrian Zandberg, partia Razem, dziękuję panu. Antoni Opaliński już się niecierpliwie czeka na spotkanie z państwem.